Cześć! Skupimy się dzisiaj na zmarszczkach, które robią się na czole, zarówno tych między brwiami, jak i tych poziomych. Są na to bardzo dwa proste ćwiczenia, które już Wam pokazuję i potem jeszcze powiem kilka słów. Zmarszczki pionowe powstają z powodu przykurczu mięśnia marszczącego brwi. By go rozluźnić, obie dłonie układamy płasko i równolegle do brwi, mocno naciskając czoło. Następnie próbujemy zmarszczyć brwi, co dłonie mają nam uniemożliwić. Patrzcie do lustra, bo jeśli zmarszczka powstaje, to znaczy, że nacisk jest zbyt słaby. Liczymy do 5, rozluźniamy i powtarzamy 3 razy. Co tydzień możecie dodawać sekundę, tak żeby w efekcie finalnym wytrzymywać 20 sekund. Zmarszczki poziome. Tym razem układamy dłonie prostopadle do brwi. Ja układam dłonie, jak widzicie, inaczej, pozwala to zerkać w lustro. Staramy się unieść brwi do góry, co nacisk dłoni ma nam uniemożliwić. Liczymy do 5, rozluźniamy i powtarzamy 3 razy. Co tydzień wytrzymujemy sekundę dłużej, aż do 20 sekund. Pamiętajcie, w profilaktyce antyzmarszczkowej najważniejsza jest dokładność. To nie są wyścigi, żeby jak najszybciej przejść na kolejny etap. Jeżeli zrobicie coś za szybko, a nie dokładnie, to możecie po prostu zepsuć sobie te rezultaty, które byście chcieli osiągnąć. Także co nagle, to po diable. Taka mądrość. A tak poważnie. Ja nadal to robię przed lustrem, żeby zawsze widzieć, czy przypadkiem zmarszczki się nie robią, bo tutaj nacisk palców na skórę jest bardzo ważny. Jeżeli podobał Wam się mój filmik, to proszę dajcie kciuka do góry i dajcie suba, bo filmików będzie trochę i spokojnie możecie mi napisać na dole w komentarzach, jaki filmik chcielibyście zobaczyć, albo jeżeli macie jakieś pytania, tak samo piszcie w komentarzach, ja chętnie wszystko przeczytam. Cześć!